Polska już dużo osiągnęła w efektywności energetycznej, ale przed nami jest ogromne wyzwanie. Nadal 30-35% energii możemy zaoszczędzić i przede wszystkim to jest, są budynki i budownictwo, a to są bardzo znaczące korzyści. Nie tylko korzyści związane z tym, że będziemy mniejsze mieli rachunki dzięki temu, że będziemy mniej tej energii zużywać, ale będziemy mieć bardzo znaczące korzyści związane ze zdrowiem. Dzisiaj niska emisja, czyli ten przysłowiowy smog, no, kosztuje nas 45 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie. To jest jedna bardzo, bardzo ważna kwestia. Drugą bardzo ważną kwestią jest to, że ta efektywność energetyczna, jeżeli byśmy ją szeroko uruchomili, to jest tworzenie miejsc pracy lokalnie. To jest rozwój lokalny, to są firmy budowlane, to są projektanci, czyli jest to cała sfera budowania lokalnej gospodarki, nie tylko w dużych miastach i przy dużych elektrowniach. Efektywność energetyczna to jest ukryte paliwo, które da nam szansę na rozwój naszego rynku pracy, na zwiększenie modernizacji naszych budynków i budowli, bo to jest kluczowy aspekt, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale także i osiągnięcie tych efektów zwiększenia efektywności energetycznej do 2020 roku. Czerpiemy garściami przykłady z zagranicy. Takim przykładem, jeżeli chodzi o bardzo spójną politykę w kontekście efektywności energetycznej, to są chociażby instrumenty wspierające inwestowanie w urządzenia efektywne energetycznie, chociażby w Niemczech, czy u naszych zachodnich sąsiadów. Tutaj Niemcy przodują, jeżeli chodzi o tego typu programy. Jeden euro zainwestowany w technologie efektywne energetycznie czterokrotnie bądź pięciokrotnie zwraca się. To jest udowodnione. Dlaczego się zwraca? Dlatego, że to nie jest tylko sama oszczędność na energii wykorzystanej, ale to jest tworzenie miejsc pracy, to jest budowanie rynku, a także zwiększenie zatrudnienia akurat w tych sektorach. Kolejnym takim przykładem, który nasuwa się od razu, to jest osiągnięcie 4% celu klimatycznego, celu, który jest wskazany właśnie do tego roku 2020. Osiągnięty w ten sposób, że jesteśmy w stanie wymienić zawory ręczne grzejnikowe na zawory termostatyczne, ich odpowiedniki. I dzięki temu w krótkim okresie czasu i przy niskich nakładach ekonomicznych jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. To w efekcie da poprawę powietrza, no bo przecież zmniejszy tą emisję CO2, a przecież to jest jedna z naszych bolączek, która polega na tym, że 10 spośród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich. 6 miast to są miasta z Polski. Trzecie miejsce zajmuje Kraków. To jest istotny aspekt, żebyśmy zaczęli z tym bardziej intensywnie działać. Dla mnie istotne jest również, żebyśmy zastanawiali się nad polityką zrównoważonego rozwoju w kontekście efektywności energetycznej. Tylko nie tylko efekt ekonomiczny, ale również ten element społeczny i środowiskowy powinien być brany pod uwagę. Ale do tego są potrzebne spójne przepisy, do tego są potrzebne jasne reguły gry. W tej chwili skupiamy się w programach na budownictwie wielorodzinnym, na budynkach ogólnie publicznych, natomiast zapominamy o budynkach jednorodzinnych, a przecież one stanowią o więcej niż 1/3 zużycia energii cieplnej i elektrycznej w całym naszym bilansie w Polsce. Niektóre kraje poszły dalej i możemy korzystać z ich rozwiązań i to jest, wydaje mi się, ważne, ale także mamy sporo naszej myśli technicznej, naszych własnych rozwiązań. No, przykładowo, mimo niskiej, małej skali, to możemy się chwalić ustawą termomodernizacyjną i remontach od 1999 roku. Ona funkcjonuje. Gdyby było więcej pieniędzy z budżetu państwa, to byśmy znacznie więcej osiągnęli. Także warto wspomnieć na to, że mamy ogromne środki przed nami. Są środki unijne i środki z tak zwanego ETS-u, czyli z handlu uprawnień do emisji. Jest pytanie, żebyśmy je mądrze wydali. Właśnie na efektywność, na zbudowanie potencjału. Mamy bardzo dużo firm w obszarze IT, które mogą dostarczyć oprogramowanie do inteligentnego zarządzania energią. Czyli właściwie ta efektywność energetyczna jest takim elementem spajającym gospodarkę, jak i spajającym lokalnie bardzo dużo korzyści. Musimy myśleć o zwiększeniu świadomości o efektywności energetycznej w kręgach projektantów, właścicieli budynków i budowli, a także architektów. Ta świadomość, zwiększenie tej świadomości da nam
da nam w efekcie możliwość wprowadzania tych technologii szybciej, bo przecież te technologie są, one są dostępne, nie musimy na nie czekać. Natomiast w Polsce dalej funkcjonuje ten mit, że jesteśmy ekologicznie w momencie, kiedy spalamy węgiel w naszych piecach, węgiel, który nazywany jest ekogroszkiem. Przecież to nie jest nic związanego z ekologią, to jest węgiel, który spalamy często w urządzeniach, które nie są najbardziej efektywne, no przez co niestety powodujemy jeszcze większą emisję gazów cieplarnianych do naszej atmosfery.